Gwardia Honorowa w Ministerstwie Obrony. Ursula von der Leyen przejmuje urząd ministra obrony. Jest pierwszą kobietą w historii RFN na tym stanowisku. W innych krajach jest to może normalna rzecz, ale dla Niemców wybór kobiety na ten urząd był dużym zaskoczeniem. Czuję duży respekt przed tym urzędem, bo rzeczywiście nie jest to proste zadanie, ale cieszę się na ten nowy obszar działalności politycznej. Rok 2003 to początek politycznej kariery Ursuli von der Leyen. Właśnie wtedy zamieniła fartuch lekarki na tekę ministra do spraw socjalnych w Dolnej Saksonii. I to jako matka siedmiorga dzieci. Już 2 lata później przeniosła się do Berlina, obejmując stanowisko ministra do spraw rodziny. Jest ambitna, konsekwentna, bardzo inteligentna. To opinia jej partyjnych przyjaciół. Byłą lekarkę z Dolnej Saksonii wysoko ceni także kanclerz Angela Merkel. Von der Leyen uchodzi za wszechstronnie utalentowaną, nawet jeśli sondaże pokazują, że 1/3 Niemców nie dowierza jej umiejętnościom. To nie tylko bardzo absorbujące zadanie, to także wielkie wyzwanie. Wierzę, że sobie dobrze poradzi na tym stanowisku. Ursula von der Leyen będzie potrzebować wsparcia. Wraz z teką ministra przejęła mnóstwo nierozwiązanych problemów. Niemieckie oddziały w Afganistanie, ich misja to w Niemczech kontrowersyjny temat. W 2014 roku po wycofaniu się oddziałów NATO mają pozostać w Afganistanie czy powrócić nareszcie do domu. Inny problem to sama Bundeswehra, która przechodzi jedną z największych reform w swojej historii. W RFN została zniesiona obowiązkowa służba wojskowa, zredukowany został budżet i personel, zamknięto wiele jednostek wojskowych. Większość żołnierzy jest zdania, że trzeba zreformować samą reformę. Inne wyzwanie to projekty zbrojeniowe, między innymi zakup samolotu transportowego A400M, myśliwca Eurofighter czy bezzałogowego Eurohawku. Wszystkie 3 inwestycje są droższe niż planowano i niezbyt udane. Wbrew pozorom, atmosfera w szeregach Bundeswehry nie jest najlepsza, ale Ursula von der Leyen nie boi się trudnych zadań. Wielu uważa, że kiedyś mogłaby zostać kanclerzem Niemiec.